Córko Strategia, mamy również dla Pana jedną sekundkę. Ryan Tracy, 21 praktycznych, sprawdzonych technik do wykorzystania. Zaraz wszystkim gratuluję z serca. Teraz. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, wiemy Państwu dużo. Od Pani Prezes Agnieszki Gąsior-Mazur w naszych rozmowach telefonicznych dowiedziałem się wiele rzeczy, jak również z ubiegłorocznych wystąpień zarówno prezydenta miasta Lublina, pana Krzysztofa Żuka, jak i marszałka województwa lubelskiego, pana Krzysztofa Hetmana. Ale dowiedziałem się również bardzo dużo dzisiaj od księdza prałata Stanisława Sieczki, także wiem u Państwu dosłownie wszystko. Oprócz tego obejrzałem również ubiegłoroczne odsłonięcie 10 diamentów. I nie ukrywam, że najbardziej wzruszył mnie diament za odpowiedzialność społeczną. Oglądałem kilkakrotnie na YouTubie wystąpienie pana wiceprezesa Wiesława Brodowskiego, który powiedział wtedy, cytuję: ludzie sukcesu powinni pamiętać o tych, którzy potrzebują ich wsparcia. Staramy się uwrażliwiać i inspirować innych do działania. Wspieramy dom dziecka w Woli Galandzowskiej. Włączyliśmy się w pomoc dla powodzian. Koniec cytatu prezesa Brodowskiego. Proszę Państwa, dowiedziałem się również, że dzięki pomocy LKB i ambasadora Chorwacji dzieci z Wilkowa, z terenów oczywiście dotkniętych powodzią, wyjechały na 2 tygodnie nad morze do Chorwacji. Ja często powtarzam taki dwuwiersz, który Brian Tracy napisał w swojej książce Maksimum Osiągnięć, że tylko jedno życie, które szybko przeminie, tylko to przetrwa, co z miłości uczynię. Chciałem podziękować serdecznie klubowi i ambasadorowi Chorwacji za wspaniałe działanie. Dziękuję bardzo. Bardzo wdzięczny, że mogę przemawiać w związku z tym, że wiem o Was wszystko do tak wspaniałych, wyjątkowych, ciepłych, interesujących ludzi. Jak to cudownie, że mogliśmy się wszyscy tu dzisiaj znaleźć. Dziękuję Państwu za przybycie, a organizatorom za zaproszenie i możliwość mojego krótkiego wystąpienia. Chcę podkreślić, że jest to dla mnie wielki, wielki zaszczyt. Wierzę, że wszyscy będziemy bardzo zadowoleni z czasu, który spędzimy dziś razem. Podzielę się z Państwem kilkoma ideami, kilkoma najważniejszymi pomysłami dotyczącymi przywództwa i rozwoju osobistego, jakie wyłoniły się przede mną w czasie moich ponad 30 lat studiowania tego tematu i w pewnym sensie również praktykowania tej roli. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Chcę podkreślić, że wiem, że jesteście Państwo absolutną elitą w tym regionie. Należycie bowiem do 10% specjalistów w swoich branżach. Obserwacje wykazują, że tylko najlepsi zawsze się szkolą, tylko najlepsi są członkami stowarzyszeń zawodowych i tylko najlepsi należą do klubów biznesu, właśnie takich jak 11-letni LKB. Poświęcacie własny czas i energię na wzięcie udziału we wspólnych spotkaniach, choćby takich jak dzisiejsza gala, choćby pan, który 8 lat służył klubowi, oczywiście społecznie. To są przepiękne rzeczy, ale ja zawsze mówię, że coś z ciebie wyjdzie, to do ciebie wróci. Proszę Państwa, mieszkałem i pracowałem poza Polską przez 13 lat. Większość tego czasu spędziłem w Australii.
Gdy 17 lat temu wróciłem do kraju i zacząłem działać na polskim rynku nieruchomości, to również organizowaliśmy wtedy stowarzyszenia zawodowe, środowiska organizowały się w stowarzyszenia zawodowe, a następnie w ogólnokrajowe federacje. Pomagało nam to później już, jak wykreowaliśmy stowarzyszenia na właśnie spotkania z przedstawicielami rządu, pomoc oczywiście rządowi przy pisaniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc stowarzyszenia zawodowe i kluby biznesu są absolutnie ważne. Moim życiowym mottem jest stwierdzenie, że tylko najlepsi zawsze się szkolą i nigdy nie wstydzą się wracać do podstaw. Przy dzisiejszych nieprawdopodobnie szybko postępujących zmianach, proszę Państwa, kto się nie szkoli, nie stoi w miejscu, nie łudźmy się. Ten cofa się z prędkością rakiety. W 1951 roku, będzie to anegdota prawdziwa, w 1951 roku fizyknoblista Albert Einstein przeprowadzał na Uniwersytecie Princeton test z fizyki dla zaawansowanej grupy tego przedmiotu. Po teście doktorant wychodzący z Einsteinem, niosący prace kontrolne, te kolokwia, spojrzał na Einsteina i zapytał: przepraszam panie profesorze, czy pytania, które pan przed chwilą zadał studentom, nie były przypadkiem tymi samymi pytaniami, które pan zadał tej samej grupie studentów rok temu? Einstein spojrzał na doktoranta i mówi: tak, proszę pana, to były te same pytania. Ale panie profesorze, jak pan mógł zadać te same pytania tej samej grupie studentów dwa lata z rzędu? Einstein spojrzał i odpowiedź Einsteina przeszła do klasyki, proszę państwa. Spojrzał na doktoranta i powiedział: tak, panie doktorze, ale przez ostatnie 12 miesięcy odpowiedzi się zmieniły. Proszę państwa, odpowiedzi zmieniają się codziennie. W tej chwili nie tylko w dziedzinie fizyki, tak jak 60 lat temu, ale odpowiedzi zmieniają się absolutnie we wszystkich dziedzinach. No, być może w metalurgii jeszcze nie codziennie, ale spójrzmy, co się dzieje, proszę państwa. Całkowita ilość wiedzy zgromadzona na świecie ze wszystkich dziedzin, zgromadzona w roku 1900, a więc 111 lat temu, gdybyśmy te stare, pożółkłe książki ustawili w ogromny stos, to mielibyśmy prawdopodobnie stos wielkości, nie wiem, 20-30-metrowego bloku mieszkalnego. Ta cała wiedza skumulowana wtedy, w 1900 roku, została podwojona w 1950 roku. 50 lat zajęło, żeby podwoić wiedzę, którą gromadził człowiek przez prawie 20 wieków. Proszę państwa, po raz kolejny wiedza została podwojona ze wszystkich dziedzin w roku 1975. Po raz kolejny w 1985. Czy ktoś z państwa mi powie, w jakim tempie podwajamy dzisiaj wiedzę ze wszystkich branż? Słucham? Około roku. Bardzo dobra odpowiedź. Około roku, rok półtora, proszę państwa. To jest coś nieprawdopodobnego. Bill Gates, wszyscy wiemy, kto to jest Bill Gates, powiedział: nie mamy wyboru ani możliwości, aby odwrócić się od przyszłości. Nikt nie będzie głosował na tym, czy technologia zmieni nasze życie. To nie jest kwestia demokracji. Nikt takich wyborów nam niestety nie ogłosi. Ani prezydent Komorowski, ani nikt, proszę państwa. W świętej pamięci Steve Jobs, zapytany kiedyś przez dziennikarkę: panie prezesie, czy pan się nie obawia tych wielomiliardowych korporacji, które za chwilę mogą wykreować innowacyjny produkt, przyciągnąć nabywców na kilkadziesiąt milionów sztuk, a więc zagarnąć panu kilkadziesiąt procent rynku firmy Apple? Jobs odpowiedział: panie redaktor, ja się nie boję wielomiliardowych korporacji. Ja się boję, proszę pani, 18-20-letnich chłopców albo dziewczyn, którzy w tej chwili siedzą w garażu w Chinach, Indiach albo w kraju nowej Europy, takim jak Polska, którzy wykreują produkt innowacyjny,
i rzeczywiście mogą pochłonąć kilkadziesiąt.